W ramach naszego cyklu ciekawostki teologiczne chciałbym zaproponować pewną refleksję, do której pretekstem jest ostatnio wydana książka, którą mam przed sobą i która zrobiła na mnie, muszę przyznać, duże wrażenie, brytyjskiego bioetyka, a więc filozofa i biologa, który łączy te dwie dyscypliny w sposób wyjątkowo udany i wykorzystuje obie te kompetencje, to znaczy bardzo jasny wywód filozoficzny z jednej strony i najnowsze osiągnięcia nauki, zwłaszcza genetyki, biologii z drugiej. Tym autorem jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych właśnie filozofów zakorzenionych w takiej praktycznej wiedzy, angielski, John Harris, który urodził się w 1945 roku, więc przeszedł niedawno na emeryturę, ale jak to zwykle bywa, często dla naukowców przejście na emeryturę wcale nie oznacza jakiegoś wypoczynku, tylko zintensyfikowanie pracy popularno-naukowej, która jest z wielu względów utrudniona w czasie pracy na uniwersytecie, gdzie często biurokracja, no, cały szereg różnych wymogów uniemożliwia rozwinięcie w pełni skrzydeł. I to jest właśnie przypadek Johna Harrisa, który należy do wielu organizacji, zdobył dzięki swoim osiągnięciom naukowym tytuł Lorda i można w internecie znaleźć bardzo wiele jego wykładów. Ja chciałbym się ograniczyć tylko do przypomnienia czy podzielenia się z pewną wiedzą, którą zdobyłem czytając jego książkę, o tym, czym się John Harris głównie zajmuje, a przede wszystkim chciałbym opowiedzieć Wam o tej właśnie najnowszej książce, najnowszej nie w jego dorobku, ale najnowszej i właściwie do tej pory jedynej, jaka jest dostępna w języku polskim. Myślę, że dla wielu moich widzów już sam tytuł będzie brzmiał prowokacyjnie, stąd też zdecydowałem, że dobrze go umieścić właśnie w ciekawostkach teologicznych, bo nie jest to tylko książka traktująca o wynikach nauk szczegółowych, jaką jest właśnie biologia. Nie jest też to refleksja czysto filozoficzna, ale z implikacjami właśnie światopoglądowymi, teologicznymi wręcz. Tytuł brzmi Poprawianie ewolucji, argumenty etyczne za tworzeniem lepszych ludzi. Pokażę tę okładkę, bo naprawdę jest zrobiona w sposób ciekawy. To jest zresztą książka, powstała w takim cyklu idei XXI wieku, a dokładnie w poszukiwaniu idei XXI wieku, którą przez kilku lat rozpoczął Uniwersytet Łódzki, wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. I tam pojawiają się właśnie takie nowatorskie ujęcia problemów, z którymi ludzkość się zmaga od swego początku. I tutaj są pewne takie propozycje, których celem jest między innymi swoista burza mózgów, żeby na nowo pewne rzeczy przemyśleć. No więc kilka słów o najważniejszych książkach Johna Harrisa. To jest o klonowaniu, o wartości życia, bioetyka i najnowsza rzeczywiście to jest bezpieczeństwo ludzi. No więc widzimy tutaj doskonale, że Harris nie ogranicza się tylko do opisów jakichś tajników genetyki czy
komórek czy powstania życia, ale właśnie interesują go te implikacje. I dlaczego dla niektórych może to być książka kontrowersyjna? Otóż jego zdaniem poprawianie ewolucji, właśnie tak prowokacyjnie ujęte w tytule, oznacza przede wszystkim wdrażanie zdobyczy techniki, nauki w ulepszanie naszego życia, jakości naszego życia, bo nie tylko życie jest cenne dla ludzi wierzących, jest życie święte, ale życie może być ulepszane. I to jest ta jego teza, która muszę powiedzieć, w kilkunastu rozdziałach jest bardzo przekonująco rozpracowana. Dla bardziej wnikliwych czytelników, którzy zechcą po tę książkę sięgnąć, szybko się zorientują, że autor często odwołuje się do własnych ustaleń, ale również do ustaleń kolegów, koleżanek, uczonych, z którymi dyskutuje, rozmawia. No i jego najważniejsze, najbardziej przenikliwe, najbardziej takie rewolucyjne ustalenia są często ukryte w specjalistycznych czasopismach, trudno dostępnych i pewnie i trudnych do zrozumienia. Natomiast ta książka to jest z założenia przeznaczona dla szerokiego odbiorcy, bo jest to książka, która powstała w wyniku takich właśnie wykładów otwartych, na które każdy mógł przyjść i mógł ich posłuchać. I to, co myślę, zwłaszcza w Polsce, może być bardzo interesujące, że dla autora nie ma dogmatycznych przeszkód, żeby wykorzystywać najnowsze osiągnięcia nauki do tego, żeby jak najlepszego człowieka utrzymać przy życiu. To znaczy, to nie jest wchodzenie w kompetencje Pana Boga, to nie jest, że człowiek uczony staje się twórcą Frankensteina, jakiegoś potwora, który pożre swojego twórcę, ale jest to raczej takie otwarcie uczonego na najnowsze zdobycze. I on tutaj pokazuje, jak często na przykład obrońcy życia od początku, którzy w krzykliwych często jakichś akcjach publicznych twierdzą, że aborcja albo wybór za możliwością przerwania ciąży to jest zawsze atak na świętość życia, to jest grzech śmiertelny. John Harris zachęca, żeby nie używać takich dużych kwantyfikatorów, żeby wsłuchiwać się w naturę, która sama często dokonuje właśnie takich spontanicznych aborcji i nic się nie dzieje. To jest po prostu normalny proces selekcji, wyboru, o którym już w XIX wieku pisał Darwin. I że ulepszanie natury, poprawianie ewolucji oznacza, że właśnie przyglądamy się coraz bardziej uważnie, ale nie po to, żeby cokolwiek niszczyć, tylko właśnie, żeby to jak najbardziej usprawniać. I on daje tutaj taki przykład, który trochę polemizuje właśnie z takimi twardymi stanowiskami, że życie jest człowiekiem od poczęcia. On mówi, no przypatrzmy się tym pierwszym dniom, pierwszym tygodniom życia, zarodka, jak to wygląda, jak wiele się tam zmienia, że to ingerowanie teologa od momentu poczęcia jest po prostu niepoważne, nie utrzymuje konfrontacji z faktami. I John Harris, zapraszając nas do poprawiania ewolucji, tak naprawdę zaprasza nas do używania naszego rozumu, żeby jak najlepiej żyć i co więcej, żeby to dobre jakościowo życie zapewnić jak największej ilości ludzi. I temu służy nauka
i myślę, że warto być uczonym za to właśnie wdzięcznym.